Czytanie z dziejów apostolskich. Kiedy Szaweł przybył do Jeruzalem, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów. Opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego i z jaką siłą przekonania występował w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie, z siłą przekonania przemawiając w imię Pana. Przemawiał też i rozprawiał z helenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak, dowiedziawszy się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarasu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, obfitował w pociechę Ducha Świętego. Oto Słowo Boże. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Pełnił me śluby wobec bojących się Boga. Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni. Będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Serca wasze niech żyją na wieki. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Przypomną sobie, wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie. Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zagną się wszyscy, którzy staną się prochem. Będę Cię chwalił wielkim zgromadzeniu. Moja dusza będzie żyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie służyć. Przyszłym pokoleniom o Panu opowie, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który ma się narodzić. Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu. Czytanie z pierwszego listu świętego apostoła Jana. Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznajemy, że jesteśmy z prawdy i uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy niż nasze serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, to mamy ufność w Panu. A o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim. A to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Trwajcie we mnie, a ja was trwać będę. Kto trwa we mnie, przynosi owoc obfity. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami.
i złem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony, jak winna latorośl, i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jak pewnie każdy z nas zauważył, Jezus, jak opowiadał przypowieści, to posługiwał się obrazami, które były zrozumiałe dla jego słuchaczy. I tak tydzień temu był temat pastwiska, owiec, baranów, dzisiaj temat winorośli i krzewu winnego. To nie jest pewnie dla nas takie łatwe, ponieważ tak na co dzień się z tym nie spotykamy. Pamiętajmy, że w tamtej kulturze, w tamtej szerokości geograficznej spożywanie wina było, jest czymś naturalnym. Jezus pił wino, nie tylko podczas ostatniej wieczerzy. Dlatego też, kiedy mówi o krzewie winnym, wszyscy wiedzą dokładnie, jak on wygląda. Że jest nie tylko główna gałąź, krzew, ale są też ratorośle, które podtrzymują dorodne owoce. Jak powiedział we wprowadzeniu do liturgii ksiądz Roman, zależy, jakie te owoce są. To my współpracujemy z Bożą łaską. Po czym, bracia i siostry, można poznać, że ktoś jest naprawdę wierzącym człowiekiem? Nie po modlitwie, nie po pobożności. Pobożność bowiem nie jest znakiem wiary, ale ma do niej prowadzić. To właśnie owoce Ducha Świętego najlepiej pokazują, czy ja jestem wierzący. I tutaj z pomocą przychodzi nam święty Paweł, który w liście do Galatów wymienia owoce działania Bożego Ducha. Pisze tam: owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Zastanówmy się, jak te owoce są widoczne w moim życiu. To jest dobry papierek lakmusowy mojej relacji z Duchem Świętym. Czy rzeczywiście moi bliscy mogliby dać świadectwo, że staję się bardziej łagodny, cierpliwy, opanowany? Ale z tej Ewangelii także wynika inna prawda, że ci ludzie, których uważamy za niewierzących, za tych, którzy może nie chodzą do kościoła, nie uczestniczą w ceremoniach liturgicznych, także i oni czasami mogą być bliżej Boga niż my. I może do nich odnoszą się czasami te słowa
Jezusa do uczonego w Piśmie: niedaleko jesteś Królestwa Bożego. Jezus mówi w innym miejscu Ewangelii: celnicy, grzesznicy, nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego. Jak bardzo więc, bracia i siostry, warto czuwać, prosić Ducha Świętego o poznanie prawdy o sobie samym. Nie po to, żebyśmy czuli się przygnębieni, ale po to, żebyśmy bardziej wzrastali. To jest to oczyszczenie krzewu, latorośli, o którym mówi Jezus w Ewangelii. To, że można być człowiekiem niedaleko Królestwa Bożego, ale jednocześnie jeszcze niewierzącym, pokazuje pewien przykład. To świadectwo, które słyszałem kiedyś od pewnego kapłana. Miał on pewną znajomą osobę, która zachorowała na nowotwór. I rzeczywiście ta choroba już bardzo postępowała. Ta kobieta była człowiekiem wierzącym, głęboko. I nie tylko dużo się modliła, ale były w niej widoczne te owoce ducha, o których powiedzieliśmy. I ona poprosiła, aby ten ksiądz, a także grupa modlitewna się pomodliła razem z nią o to, żeby Bóg ją uzdrowił. Bo skoro Jezus 2000 lat temu uzdrawiał chorych i także o tym czytamy w Ewangelii, to dlaczego nie może tego zrobić teraz? I na tą modlitwę poproszono także córkę tej chorej kobiety. Była ona jednakże ateistką. Uczestniczyła razem z nimi, chociaż się nie modliła, bo dla niej modlitwa była czymś bezsensownym. Ale w pewnym momencie, po jakimś czasie trwania tej modlitwy, ten ksiądz dostał taką myśl: a może niech ta córka się pomodli za swoją mamę? Przecież ona ją bardzo kocha. I wtedy córka mówi: ale ja nie mogę się modlić za mamę, bo ja nie wierzę w Boga. I wtedy ten kapłan otrzymał takie światło, jestem przekonany, że od Ducha Świętego, i mówi do tej córki: to mów tak szczerze, jak tylko potrafisz, do swojej mamy, że ją kochasz. I ten ksiądz potem wyznał, że jeszcze nigdy nie słyszał, żeby ktoś tak szczerze mówił drugiej osobie, że ją kocha. To było wyznanie miłości córki wobec chorej na nowotwór mamy. Były łzy, płacz i okazało się po badaniach, po kilku tygodniach, mama jest uzdrowiona. Czyżby więc miłość była większa od wiary? Tak jest, bo to jest właśnie nauka Pisma Świętego. I ta córka potem się nawróciła, bo zobaczyła na własne oczy, że Bóg jest miłością, że chociaż ona wtedy jeszcze nie wierzyła, ale już były w niej owoce Ducha Świętego.